późne lato 1988 roku. Słońce chowało się za horyzontem, pasikoniki już nie skrzeszały. Z Egonem piliśmy piwo. Nagle patrzę, a w jednym piwie, w jednej butelce piwa pływa fuzel. Mówię do Egona: Egonie, my tego piwa już nie wypijemy z racji napływający śmieć w płynie. Na to Egon mówi: dobrze, Piotrze, i nie wypiliśmy tego piwa. Postanowiliśmy to piwo zostawić tutaj na wyspie. W kilku latach odwiedziłem miejsce pochówku mojego piwa. Piwo było. Zawartość piwa była w butelce. Ciecz zrobiła się ciemnobrązowa. Fuzel ciężko był już dojrzewalny, ale jeszcze był widoczny. Kapsel lekko przerdzewiał. Postanowiłem nie zawracać głowy. Zostawić go w świętym spokoju. Po kilkunastu latach przybyłem na tą wyspę, żeby odwiedzić nasze piwo. Piwa nie znalazłem, ponieważ popierdoliły mi się drzewa. Po 15 czy 16 latach przybyłem na wyspę i znalazłem to piwo. Przez 16 lat nie pękła butelka. Piwo leżało sobie zakapsulowane w pozycji leżącej jak wino. Kapsel był zardzewiały, ale nie był jeszcze przerdzewiały. Wziąłem go do ręki, to piwo, niczym tysiącletnie wino, warte $1 000 000, przechyliłem i kapsel nie puścił. Przeniosłem go na drugą stronę wyspy i pokazałem mojemu kumplowi: zobacz, to jest piwo, które leży 16, może 17 lat i nie pękł. Zdziwił się bardzo. Ja też. Pochowałem z powrotem to piwo. W momencie, kiedy go zostawiłem 21 lat temu, piwo położyłem na glebie. Po kilkunastu latach samo weszło sobie mniej więcej na jakieś 10-12 cm w glebę. Oczywiście ruchy tektoniczno-erozyjno i tak dalej, politycznie. Po 17 latach, jak już mówiłem o piwku, piwko z powrotem pochowałem. Przybyłem tutaj tydzień temu w poszukiwaniu tego piwa. Zmieniło się tutaj diametralnie. Kiedyś tutaj była plaża z małymi wysepkami traw, ale kilka przyborów wodnych naniosło ziemię i bujnie rozwinęła się tutaj roślina. Na muły są żyzne, żyźniejsze od piachu. I miałem duży problem z dokładnym namierzeniem drzew. Wydawało mi się, że głóg, pod którym pochowałem piwko przed 21 laty, jest taki sam jak teraz, tej samej wielkości. Czyżby nic nie urósł? Dziwne. Bardzo dziwne. W momencie, kiedy 15 lat temu, 16, znalazłem piwo, chroniły dostępu do tego piwa róże. Pojedyncze wyrastające róże. Tych róży już nie było. Pomyślałem sobie, może to nie ten głóg. Przeleciałem w promieniu 20 metrów w lewo, w prawo, północ-południe, za 20 głowów. Kupiłem wykrywacz metali, Garrett AC250, żeby znaleźć ten kapsel. Nie mogłem namierzyć. W końcu najmniej podejrzany głóg, taki jeden z mniejszych, za chwilę Państwu go przedstawimy. Tak jakby coś mi tknęło, że to tu. Wziąłem grabki i zacząłem grabić. Grabię i mówię powoli. Nagle słyszę szczęk szkła. Metal o szkło. Mówię: jest! Jest! Delikatnie, jak paleontolog, odkrywam kawałek szkła. Drugi, trzeci, piąty, szósty. Mówię: gdzie jest szyjka? Gdzie jest szyjka? Szyjka musi potwierdzić to! Jest szyjka!
ale bez kapsli. Jakże wielkie nasze zdziwienie. Całego świata. To odkrycie bakterii na Marsie nie było aż takim wydarzeniem, jak znalezienie szyjki bez kapsla. Czyżby to nie ten łuk? Mnożą się setki pytań. Dlaczego szyjka była bez kapsla? 21 lat, około 16-17 lat był kapsel. Dlaczego na szyjce nie ma znaku rdzy od kapsla? Czyżby rdza była tylko na wierzchu, a w środku gumka lub kapsel od środka nie zostawiałby rdzy? Mnoży się 1000 pytań. Niedociągnięć, nie? Teoria naukowa jest taka, moja teoria naukowa, że kapsel być może został wysadzony lub odpadł. Wylała się ta ciecz, może 18-letnia, może 17, może 21-letnia, może 20-letnia, w tlen. Po czym przyszła powódź, duża woda. Nalało się do butelki leżącej wody, ale mnoży się kolejne pytanie. Do butelki leżącej na płask nalała się woda i rozsadziło ją? A czyżby, a może w końcu została ta ciecz rozsadzona? Ale kolejne pytanie. Dlaczego przez kilkanaście lat ciecz nie została rozsadzona, a po kilku latach następnych została rozsadzona? Przelecieliśmy tutaj, przebadaliśmy kilkanaście głowów. Pod żadnym nie było butelki. A może to jest inna butelka, a może ta przedmiotowa butelka gdzieś leży indziej? I kolejna tajemnica. Te piwo widziały cztery osoby w życiu. Cztery osoby, nikt więcej. Cztery osoby na cały świat, na cały wszechświat. Cztery osoby. Już po zakopaniu, już po zakopaniu. Już w trakcie zakopania, po zakopaniu. Dlaczego trzem osobom wydaje się, że ta butelka była brązowa, a butelka jest zielona? Oto dręczące kolejne pytanie wszystkich naukowców na świecie i poszukiwań starych. Szyjka od butelki jest. Zaraz pokażę Państwu szkła. Szyjka od butelki jest chroniona w najbardziej ściśle chronionym miejscu na świecie. Fort Knox to jest nic! Tak jest chroniona ta szyjka. Dla potrzeb programu zdobędziemy materiały i pokażemy tą szyjkę. Kolejne pytanie. Dlaczego stary pijak spojrzał na tą butelkę i powiedział, że to jest nowoczesna butelka? Ta szyjka. Nic z tego nie rozumiem. Jest to największa sensacja tego wieku, naszej ery i PNE, P.N.E. Zniknięcie Martina Bormana to jest nic w porównaniu z tą historią. Teraz zaprowadzę Państwa do miejsca, gdzie zostało w spoczynku piwo. Ten relikt naszego wszechświata. Unga unga chaka chaka. This is not this place. But there are. Unga unga chaka. Tutaj, późnym latem roku 1988 odbywało się pijaństwo. W charakterze dwóch osób. O i E. Unga unga chaka. Oto łuk. Najsłynniejsze drzewo na świecie. Wszystkie sekwoje, wszystkie cedry i inne najsłynniejsze drzewa na świecie chowają się przy tym łuku. To tu właśnie w tym miejscu zostało zakopane najsłynniejszy, najbardziej bezcenny relikt na świecie. 21 lat temu, późnym latem roku 1988, z Egonem leżeliśmy tutaj bez podtekstu i piliśmy alkohol w postaci piwa.
piwa polskiego. Polskiego jeszcze piwa. Polskiego zaznaczam. A nie, nie polskiego. Piwa rozlewanego w Polsce. Leżeliśmy być może w takich pozycjach. Być może w odwrotnych. I piliśmy sobie piwo. Historia lubi się powtarzać. I tu w tym miejscu zostało zakopane to piwo. Polska ziemia. Siew Boryny. Polska. Jak to pachnie. Jakie to są wspomnienia. Polski głóg. Polska zieleń, polska przyroda. Polskie wspomnienia. Tu zostały ukryte. Szczątki naszego... naszej relikwii. Które zaraz odgrzebiemy. Arka Noego. To małe piwko w porównaniu z tym piwem. Unga, unga, czaka, czaka. Unga, unga, czaka. Za chwilę wygrzebiemy resztę części. Pokażemy Państwu. To się szlachcicem urodził, hamem nie będzie. O naszej relikwii. Specjalna torba antyseptyczna. Proszę. Są to ślady tej oto rzekomej butli, potencjalnej butli. Jak widać na... Wybrek, jak to kurczę łacha drzesz przed kamerą? Dzik. Ratunku, dzik! Pani kamerzysto, proszę pokazać dzika z poprzednich filmów. To dzik. To dzik! Nie, dzik. On to pielców znajduje przecież. To jest to coś? Mnoży się kolejne pytanie. Dlaczego od środka tej butelki nie ma osadu? Nie ma osadu z około 17-20-letniego piwa. Być może takie piwo nie nanosi osadu. Mogło się wypłukać. No. To jest na pewno to piwo? Wygląda, że tak. Jest osad z ziemi, która wtargnęła razem z korzeniami, czyli nie jest to kwestia kilku miesięcy. Jest to kwestia lat. Prawda? Jest na szyjce, którą właśnie ujrzymy w niedługim czasie. Miejsce jest w najbardziej strzelonym miejscu na świecie. Jest miejsce po wewnętrznym pęknięciu, rozsadzeniu. Mnoży się kolejne pytanie. Dlaczego... Jezu, jak mnie pierdolę. Dlaczego... Butelka leżąca na płask, gdzie jeżeli nalałaby się woda, no przyjmijmy teoretycznie, że ona jest na płask, ona mogła być lub zmienić swoje położenie, tak, bądź tak, prawda? Ale przyjmijmy w połowie, jest tak, więc do połowy nachodzi woda, czy ją rozsadzi? Być może tak. Dlaczego przy szyjce? Dlaczego przy szyjce jest wewnętrzne pęknięcie? Na pewno jest to sprawa lodowa. Są to części od tej butelki. Za chwilę będziemy mieć więcej tej części. Nawet jest denko. Być może jest technologia, technika, która by pokazała odciski na tej butelce. Natomiast odciski to jest tłuszcz. Odciski śladów to jest kwestia godzin, dni, tygodni, a może dłużej. W zależności kto ma jaki kod, jak długo przez... Na jakim materiale? Jakie są warunki atmosferyczne? Jakie są warunki mikro, makro, biolo, bio? To jest wszystko uzależnione. Nie ma tak, że jest ser. Jest ser biały, ale tych serów białych jest kilkaset rodzajów. Jest kolejne układanki naszej kuchni. Jak na każdym z tych elementów nie widać wewnętrznego osadu. Być może się nam wydaje.
chyba zjedzą. Jest, jest. Jest, jest kolejny element. Dwa, trzy. Proszę, to bardzo wielka część naszego reliktu, ale nie ma osadu. Być może nie będzie osadu. Może jednak butelka była brązowa. Właśnie mnożą się te pytania. Cały czas jest do powiedzenia. Czy to jest właśnie kwestia? Są to sensacje XXI wieku. Zostaje taka doza niepewności. Taki dreszczyk takiej emocji, takiej niepewności, czy to oby na pewno ta butelka. I do końca życia, do końca życia wszechświata naszego będzie dręczyła nas, bądź duchów naszych, bądź nas poza ziemią. Czy to na pewno to? I to są właśnie te sensacje naszego XXI wieku. To coś wspaniałego, coś pięknego. Nie, takie codzienne życie, zjadanie kanapki, pójście do pracy, w pracy, powrócenie do domu, z żoną bądź z mężem, obejrzenie telewizji, tego. Nie. Zaraz ziemia, tu zieleń, tu cykadorek, tutaj jakiś klesz nam spadnie, boreliozę lub neuroboreliozę nam zaszczepi. I to jest to. Tego nam brakuje. Natura, borelioza to czysta natura. I na tym to polega. Być może mnie dzisiaj to spotka. Od 4. No nie, przesadzę, nie 42, to ja żyję. Ale od 6 rok życia. 36 lat wałęsam się po tych krzakach. Nie mylić z prezydentem. Wałęsam się po tych krzakach i jeszcze żaden kleszczu mnie nie ugryzł. No komarzyce mnie kochają. Wygląda to tak, że według mnie jest to ta relikwia. Ale będziemy poszukiwać. Zostaje akcent niepewności. Akcent pytający, czy to na pewno to. I to właśnie tak jak w życiu, tak jak w filmach. Czy tak się stało, czy tak było? Jak w serialu. Tak właśnie jak Twin Peaks. Czy to ten, czy nie ten? I to jest najpiękniejsze w życiu. Nie chodzi, żeby złapać króliczka i go tam... Albo... Dobra, chodzi o to, żeby go gonić. Cały czas gońmy króliczka, gońmy. Jak go złapiecie,